Cześć, mama, z tej strony w dzisiejszym odcinku remont 30 naszej, już jest troszkę porozbierana i wsadzamy ją tu do garażu ogólnie, żeby było. Wsiadam do 60 i to siejemy pszenicę. Dziś siejemy ogólnie pszenicę, jedziemy na pola tam, gdzie będzie akurat pszenica, czyli żyto będzie na tych trzech. Nie, jedziemy na takie dwa pola, bo ogólnie będzie żyto na dwóch polach, więc później się będzie siało tym czterometrowym. Albo ja coś tam kupię, nowy już siewnik. Nie wiem jeszcze, bo mógłbym żyto siać już od razu, ale wolę pszenicę zasiać. Będzie lecę tam, gdzie powinny być pola pszenicowe, nie? Trochę wam ściemnię ekran, byście mieli lepiej. Bo będę... Dobra, słuchajcie widzowie, ja tu lecę sobie nad asfaltem teraz, naszą 60. I tam będzie przygotowywanie pod remont pewnie. Ale idzie. Krzychu, handarara. To nie ma kierunkowskaza. O Boże, widzimy się na polu. Czekaj to. Dobra, już jestem. Już jestem. Zasiję sobie dzisiaj jedno pole. Albo może dwa. Lecimy sieć. Tu będzie pszenica, bo jednak cztery pola będzie żyta, więc na następnym odcinku, jak już 60 będzie wyremontowana, bo przyczepa już jest pomalowana, ładnie stoi u mnie już pomalowana, a powiem wam, jak ona wygląda, bo nie jesteśmy w stanie zobaczyć na gospodarstwie, albo już pobiegnę tam na gospodarstwo. O, otwieramy i tak wygląda przyczepa. Pięknie? Pięknie. Dobra, wracamy na pole. Dobra, wracamy na pole. Szybko, szybko, bieg, bieg, biegnij. Ale olbym miał szóstek WF-u, jakbym tak biegał. O Boże. To by mnie chyba nikt nie dogonił. Dobra, lecimy dalej. Nie, ja muszę 30 chyba minutowy gdzieś odcinek nagrać. Dobrze było. A gdzieś sianie pszenicy ino będzie. Aha, i na temat od 60. Od 30 do 60 z tej serii ze 17 nie będę kontynuował tej serii w 17, tylko przeniosę ją do 19. Na razie muszę znaleźć mapę. Już mi się nawet pobiera taka jedna wybrana. No ale to już jak nagram odcinek. Sprawdzę. Dobra.
Bo nawozy w następnym odcinku będą i się nie żyta w kolejnych odcinkach. Koło domu będzie żyto i na polu moim długim będzie żyto, czyli na 47 dokładnie. Ty, ale 5 minut odcinka i mam już posiane to pole bez kitu? Ocie panie, to nie jest dla Kuba. Kupsom. Dobra. Ja zakręcam chyba jak pracownik. Ja w realnym życiu nie jeździłam jeszcze z tym. Ze siewnikiem. Bo jeździłem ino z kultrem i z pugiem. I z bronią. Ta 60 bardzo jest podobna taką, co mam w realu, serio. Bo wszystko jest, tylko ta kratka z przodu jest szara u mnie w 60 i to ten kursor, kompresor czy kursor, tak to się jakoś nazywa, jest szary. Obciążniki ma, tylko że ten dach w tej kabinie powinien być czerwony i trochę niski. To wtedy by bardzo przypominała 60 naszą. I kiera inna. O kurde, ale zjechałem na bok. Szorka. Lemolka. Zapatrzyłem się. Ogólnie z takich zakupów, co muszę kupić, muszę nowy traktor kupić na pewno. Kupić beczkę do rozlewania gnojowicy, to jest pewne na pewno. Rozrzutnika nie trza, nic nie trza i w sumie to tyle sygnowych nabytków. No i prasę jakąś fajną, ale to w przyszłości ten postawić, bo tu będę szedł też w krowy i świnie. Będzie letka przebudowa. Ale to w 60 chyba odcinku. Albo w 50 może. 8 minut, a ja mam prawie pole zasiane. Za długo to sobie nie posieję, bo może na koniec odcinka pojadę coś jeszcze porozsiewać. Od razu, żebym miał rozsiane. Normalnie. Więc tu trochę mam nawozu, to będę teraz największą dawkę dawał, to żeby lepiej sypnęło tego zboża. Tam 300 na hektar kilo. Albo dam pół tony na hektar. Chyba pół tony na hektar się ustawię i będzie git. Albo 300 kilo na hektar. No, to też trochę zajdzie. Też trochę zajdzie 300 kilo na hektar. Słuchajcie, ostatnio w odcinku, on się jeszcze nie wrzucił, ale wy go pewnie już oglądaliście. Działo się coś strasznego. Prawie po odcinku przyjechali cygany, złodzieje. Złodzieje po prostu przyjechali i ja się zaczaiłem, bo szłem po Fergusona. Bez paliwa on był. Zaczaiłem się za drzewkiem, a oni wsiadali po prostu se do Fergusona i próbowali go odpalić, a ja jak wyszłem, to jest tak zwiewali, że hej. A mówię, Fergusona mi chcieli ukraść.
Dobra, ja tu będę miał tak posiane jak sąsiad. Teraz ja to wezmę, chyba tak, czy tak. Znaczy tak. Dobra, to ja lecę. Albo będę dwa mijaki. Po prostu tyle. Teraz się to ogólnie mieszczę. Dupczący kiełbaśkę. Ja mam dużą maśkę. Ty, przydałoby się radio w tej 60. Ale by tu grało. Na całą Polską krainę. Finał. No, 11 minut, ja mam posiane pole. Elegancko. Ja tam to mi trochę dłużej zejdzie, ale se pół zrobię i cięcie zrobię i będę miał chłonie. 60 zostawię, albo zjadę to tam do wapnowni, czy mi nie popilnuje. U sąsiada, patrzcie, jeziorko jest. To u sąsiada wypadało ostatnio, to pewnie w jeziorku u niego jest. Ogólnie niedługo bym musiał kupić jakieś inne auto. Nie, bo Citroena bym sprzedał, ale to jeszcze... To jest ostatnia myśl na moją gospodarkę chyba. To do kupienia. Traktor pewnie za jakieś 20... Może to 35 tysięcy ten traktor. Nie no, 25, bo on ogólnie w sklepie kosztuje 17 500. Ale ja go kupię za 25. Czemu ja tego nie zbronowałam, tego poprzeczniaka? Ja zapomniałem go spronować, o Boże. Dobra, trudno. Ciągnikiem też da radę. To farm, nierealne życie. Dobra, lecimy. Ale dał jej. Trochę ten remont 30 mnie ubuli. Kup dupkę. Bo to trochę będzie dużo kosztowało. Bo ogólnie 6x5. O, zaraz będzie lało. O Boże. A tu się nie da zachód zamknąć, bo zatrzasnęło się normalnie. Widzowie. Zatrzasnęło się. Ale będzie 15 minut. Tu gdzieś muszę zostawić 60, no bo... Oni złodzieje zabierą ją i nie będę miał 60. Będę musiał dzwonić na policję. A nie, co się... Policji być. Dobra. Ała. Ręka mi boli coś. A wiecie, jaki jest motyw na rolnika? Czas to pieniądz. Blunka blunk. Aloju, wenga, gum. Jedzie sobie 60. Obok stoi chłopka. Chłopka sianka. I do spanka. Sześćdziesiątka szybciej. Bo ci konie z maski uciekną. Ale obrażam 60. Sorry, taki żarcik. Taki żarcik. Burszusowy. Bo ci konie uciekną z zagrody.
Sianko dajesz? Nie, słomę. Bo ci zdechną te dwie krowy. Ty, ja to będę miał szybko zrobione. 15 minut odcinka. Normalnie bez kitu. Teraz lecimy z tym odcinkiem, bo to chyba 8 już. To fajnie, jeszcze 20, czyli faktycznie będzie jeszcze jeden ze siewów. No. I 13 odcinków z jednego sezonu będzie. To coś tak wyliczyłem. No bez kitu. Co tak? Powoli to. Podnosi. Chcę, że ktoś tu waszat. Nie gadaj, że ja tu zasieję. Że ja jeszcze się zmieszczę. Pojadę tam trochę. No, ja tam będę chyba ten, jak to się nazywa, rozwalę tam trochę na przężycia, bo będę powoli tam rozwalał na żyto. Boże, przężyto w tamtym roku było. Na żyto, bo mi ostatnie, ile? Dwa pola zostały do zasiania. No to będę już powoli chciał rozwalać. Niektórzy rolnicy tak robią, że jeden sieje, drugi jedzie rozwalać na wóz, a trzeci na przykład jedzie pryskać. I tak jest. Moralte. Elamte. Elamte. Moralte. Ty, bo jeszcze mi ten. Prawa autorskie dadzą, że śpiewam. Ta dziesiątka, jedź! Nie zatrzymuj się! Nie wolno! Jedź! Szybko! Brudny ten siewnik, czego umyć tego Amazona. Powiem wam, ten Amazonem 3000 jest dobry. Super. On jest super do siania. Na takie małe gospodarki właśnie. Bo jak kupię teraz 4-metrowego do 60, to będzie miała czym ciągać, słuchajcie. Bo ten idzie pod zestaw uprawowosiewny pod większego traktora, który będzie niedługo. Muszę powiedzieć traktory, nie mogę powiedzieć po nazwie niestety. Takie zakazy. Molarte. Gigante. Te 360. Zobaczcie na to. 12 pod górkę. Dobry, dobry traktor. Dobry. Jak z siewnikiem zapieprza sobie 15 na godzinę, to 12 pod górkę to jest dobrze, 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 dobrze. Bardzo dobrze. Gigante. Marte. A teraz będę jedną rzecz sprzedawał, czyli siewnik konny niedługo. Ale to będzie chyba żniwa. Będę go sprzedawał. Słuchajcie. Żniwa. Coś będę go sprzedawał chyba. Bo jak 30 zremontuję i coś tam z nią zrobię, to powiem. Ale może pójdzie na sprzedaż, nie wiem jeszcze tego, nie przemyślałam tego do końca, ale pół jest tak, pół jest jeszcze nie, bo jeszcze tak jest i potrzebna jest i trzeba najpierw do masy ja przystawkę do tura kupić, bo masy będzie miał tura teraz,
ale będzie nowszy tu chyba. Coś tak czuję. O, 20 minut odcinka i mamy posiane. Abym mógł jeszcze na nawozy jechać. To zaraz musi... Ja nie będę 60 zjeżdżał do domu, bo to jakieś 4 minuty chyba mi zajmie. Hamuj. I tu trzeba jeszcze wyrobić poprzeczniak bez kitu. I kolację zjeść. Która godzina? 20. 20:20. Co jest grane? Co jest grane? Ci, słuchajcie, ja chyba miałam pełny siewnik? Miałam pełny czy nie miałam pełny siewnik? Chyba miałem, tak, chyba miałem, albo było pół, bo tu ile wchodzi do tego siewnika? Tu chyba wchodzi, słuchajcie, tak 500 kilo? 550, a ja miałem 530, na dwa pola mi starczyło, ja, prawie. Widzicie, prawie jest zepsuta ta 60, więc będę musiałem niedługo odnowić, tam będzie remont chyba. O, coś nie daje rady, coś tylko. Niedługo 40 motogodzin. Będziemy bić 40. Ja tu wjadę i sobie stanę. Dobry. Ile ważę? 7 ton, o Boże. Ta ma 60 waży 2 tony. Dobra, ja opuszczę sobie. O Boże. Ja idę się tu spytać szybko, czy mógłbym zostawić ten. To ja się idę spytać, a wy poczekajcie chwilę. Tak, możesz. No, pozwolili mi, więc mogę iść. Dobra, ja się szybko tepnę. Trochę nierealnie, ale muszę. Niestety. Czy masę jest po coś podpięty? Teraz tak. Muszę to jakoś wydziergać, bo jak my rozsiewali nawóz w realnym życiu, to też my go wydziergali z wiatru mojego wujka. I bo my pożyczali od wujka takie coś, bo on ma takie same. Ten rozsiewacz nawozu. Nie, nie umiem przeczytać zawsze tej nazwy. Goreslol. Coś takiego chyba. Goreslol. Dobra, dobry. Ile jest dawka? Ile w ogóle jest? O, ile jest tu nawozu. Znaczy, pozwólcie, że muszę trochę nierealnie zrobić. Bo na Big Buggy będę musiał, jak w tych nowoczesnych traktorach jest, taki tłust do góry. I mój sąsiad, taki dobry, ten sołtys, ma takie coś. I on ma to odmontowane. Z obciążnikiem, więc mi to pożyczy do 60, jak to będę ładował normalnie. Jaka dawka jest? Bo nie wiem. Co na hektar? Więcej. Jak to się dawało? Jod? Musiałam. Dobra, mamy tą dawkę i jak będzie uciekało dużo? Nie, dajmy na 400, słuchajcie, albo damy na 300. O, 300 będzie git. 300 będzie git? Tak, 300 nawet będzie git. Bo trochę mi tych bagów ucieknie i będzie dobrze. Ile jeden? 14. No to dobrze, jak 14 jadę. No nawet tą dużą siewką będę rozsiewał i to będzie 300 kilo na hektar, to jest, słuchajcie, dużo, nie za mało, ale jest dobrze. Co tu się... Jezu, jaki głupi ja jestem, ja tu muszę ten...
w odcinku se dowalić ten, bo zapomniałem tu dosiać. Wypaliło mi chyba. Łebek. W łebku coś. Bez kitu. Ale powiem wam, dobry ten rozsiewany. Nawet do 30 później, jak będę rozsiewał, bo... jeszcze MF-a nie mam zamiaru sprzedawać. Ale raczej to się nigdy nie nastanie, bo on jest fajny. I 60 też jest fajna, więc one chyba też zostaną, albo się rozmyślę, albo nie, ale 60 na pewno to będzie ikona serii. A 30 nie będzie ikoną, nie. Mam te. Ja cię nie mogę. Ale ja to szybko rozsiewam. I znowu krótki odcinek, 20 minut, jak ja się wyrabiam szybko z tym wszystkim. A tu jeszcze muszę poprawić, dobra, nie będę ściągał 60 od razu. Zapomniałem, że 60 nie jest na gospodarstwie, to... A tam wezmę masę jaj, to przyjadę, ja tu przyjadę. Jeszcze z masą jaj to... Gdzie policzymy. Dobra, to w tym odcinku to było na tyle. Trzymajcie się, na razie, cześć. Hello!